Przechodzimy do kolejnego punktu, oświadczenia, komunikaty. I tutaj tak, kolejna sesja odbędzie się w dniu 18 grudnia, czyli to już jest świąteczna sesja. 18 czy 19? Ja przepraszam, jeżeli już. 18 też. No bo to już było nawet zapisane. Mamy zapisane. Przepraszam. To nie, to ja mam błąd. Przepraszam, już przepraszam, żeby nie było błędu. Ja przepraszam, czwartek 19. Ja mam tutaj błąd, poprawiam. To jest 19 grudzień. Tak. Godzina 17.30. 30. Tak. Czyli godzina się nie zmienia. Prośba jest taka, że jest to ostatnia sesja w roku i oczywiście ja jestem za tym, żeby jednak ona miała na końcu swój taki odświętny element. Jeżeli ktoś będzie chciał zostać, to zostanie, jeżeli ktoś nie, to nie ma takiego przymusu. Oczywiście we własnym gronie chciałbym, żebyśmy przynajmniej chwilę się zatrzymali, nie śpieszyli się, pośpiewali wspólnie kolędy. Mam nadzieję, że pani Teresa przyniesie gitarę, ja też. Zagramy kolędy. Chodzi o to, żebyśmy jednak traktowali się jak ludzie i mogli ze sobą przynajmniej chwilę przed świętami również tutaj ten czas spędzić. Jeżeli ktoś będzie chciał, szanowni państwo, uczestniczyć w przygotowaniu czegoś takiego jak zamówienie jakichś tam śledzi, prawda, czy jakieś tam rzeczy, które by były do stołu jako pewnego rodzaju przystawka, a nie jako bankiet, bo to nie o to nam chodzi, czy zrobić ciasto, czy ewentualnie zakupić to ciasto. My będziemy wstępnie tutaj, przez panią Małgosię może poproszę, żeby przygotujemy coś takiego, co możemy tutaj, nie wiem, ileś soku, ileś tam jakieś rzeczy, nie? Pani Małgosia tak kiwa głową, że chyba nie bardzo, tak? Woda, herbata. W każdym bądź razie wydaje mi się, że to kwestia, nie wiem, czy 10 zł, czy 15, żebyśmy mogli wspólnie coś takiego, chyba że ktoś by chciał zrobić, to też jest taka opcja. Ale żeby na tym stole przy śpiewaniu tych kolęd można było, coś było, no i tyle. To taka prośba i oczywiście dowolność jest tutaj przede wszystkim, nikogo nie będziemy tutaj zatrzymywać, jeżeli ktoś nie będzie chciał spędzić tego czasu po sesji, oczywiście będzie zamknięta sesja i wtedy będzie po sesji to spotkanie wspólne. Chciałbym przeczytać jeszcze opinię na temat ujawniania danych osobowych. Pismo z Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, bo tutaj mieliśmy pewne wątpliwości. Napisałem pismo, jeżeli państwo pozwolą, pozwolę je przytoczyć. Szanowny pan Sławomir Góra, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy 16. Szanowny panie przewodniczący, w związku z pismem z dnia 13 listopada 2013 dotyczącym wydania opinii prawnej w sprawie udostępnienia danych osobowych podczas procedowania projektów uchwał opiniujących zawarcie najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków przez Radę Dzielnicy 16. Wieńczycy uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. Rada Dzielnicy 16 Wieńczycy na podstawie paragrafu 4 punkt 5 litera G statutu Dzielnicy 16 stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały Rady Miasta Krakowa z 96 roku, tutaj numer nie czytam, bo jest dla mnie skomplikowany. Z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic, tekst jednolity dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002, pozycja numer 243, opisuje na podstawie pism Wydziału Mieszkalnictwa wnioski o wynajem lokali mieszkalnych zasobu mieszkalnego gminy na podstawie kompletu dostarczonych materiałów w trybie przepisów regulujących najem lokali. Do wniosków Wydziału Mieszkalnictwa załączone zostają również oświadczenia najemców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz dokumentach dołączonych do sprawy mieszkaniowej. Rada Dzielnicy jest organem kolegialnym, a zatem realizacja przedmiotowego wniosku przyjmuje formę uchwały Rady Dzielnicy podjętej podczas sesji. Wydaje się, iż w związku z powyższym odczytanie pisma z Wydziału Mieszkalnictwa, w oparciu o które Rada podejmuje rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie, nie powinno budzić zastrzeżeń. Niemniej jednak, rozważając niniejszą kwestię, należy poza oczywiście wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o
dostępie do informacji publicznej, mieć na uwadze także jedną z fundamentalnych zasad, na której opiera się funkcjonowanie organów jednostek pomocniczych gminy, a mianowicie zasadę jawności. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w szczególności w prawie obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na radę dzielnicy, przepraszam, wstępu na sesję rady i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów dzielnicy i komisji. To jest paragraf 8a ustęp 2 statutu dzielnicy 16. Co do zasady zatem przebiegowi sesji rady dzielnicy mają, przepraszam, co do zasady zatem przebiegowi sesji rady dzielnicy mają prawo przysłuchiwać się osoby nie będące członkami rady i nie biorące bezpośredniego udziału w podejmowanych podczas obrad rozstrzygnięciach. Treść wystąpień prezentowanych podczas sesji oraz treść odczytywanych dokumentów ulega tym samym upublicznieniu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku będącym przedmiotem niniejszej opinii, a zatem w sytuacji, w której treści te zawierają dane osobowe. Ujawnienie danych osobowych osób wskazanych we wniosku Wydziału Mieszkalnictwa poprzez odczytanie na forum Rady przedmiotowego pisma nie jest elementem koniecznym dla skutecznego załatwienia przedmiotowego wniosku. Żaden z zapisów statutu dzielnicy nie nakłada na przewodniczącego jako osobę organizującą pracę Rady, tu jest paragraf 18 ustęp 8 statutu dzielnicy, obowiązku odczytywania podczas sesji korespondencji adresowanej do Rady Dzielnicy. Z faktu kolegialnej struktury tego organu wynika w sposób oczywisty konieczność poinformowania członków Rady o treści wniesionego wniosku. Radni jako członkowie organu kompetentnego do rozpatrywania przedmiotowej sprawy muszą dysponować pełną wiedzą na temat treści przedstawionych przez Wydział Mieszkalnictwa materiałów. Realizacja niniejszego obowiązku może jednak nastąpić poprzez dostarczenie kopii materiałów lub poprzez umożliwienie zapoznania się z ich treścią w inny sposób. Stąd odczytywanie niniejszego pisma podczas sesji przypisać należy jedynie walor działania o charakterze informacyjnym. Reasumując, w opinii Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa procedowanie niniejszego wniosku na forum Rady Dzielnicy winno nastąpić bądź poprzez zrelacjonowanie faktu wpłynięcia przedmiotowego pisma, bądź poprzez jego odczytanie. W obu jednak przypadkach należy dokonać anonimizacji wskazanych w treści danych osobowych. Czyli wydaje mi się, że jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, może taką informację u mnie na podstawie tego pisma, które wpłynęło, uzyskać. Co nie mniejszym, nie mogę, że tak powiem, czytać publicznie. Takie jest wyjaśnienie radcy prawnego. Myślę, że temat uchwał, że tak powiem, mieszkaniowych mamy rozstrzygnięty. Otwieram oświadczenia i wolne wnioski. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, ja mam takie pytanie. Bo pięknie budujemy tutaj parkingi, to super. Natomiast naprzeciwko bloku 37, kiedy ostatnio pan przewodniczący przedstawiał sytuację, to mówił pan, że ten samowolny wjazd do hotelu, że ci ludzie nie chcieli tego wjazdu. Teraz widzę, że, znaczy nie mówili nic na temat wjazdu, sami sobie wjazd zrobili i nic nie mówili z panem, a teraz widzę, że ten wjazd powstaje, tak? Nie powstaje. Tylko? Dzisiaj dostałem telefon od właściciela tego hotelu ze zdziwieniem, że tutaj są jakieś wykonywane prace. Ja powiedziałem, że byłem osobiście w tym hotelu w trakcie przygotowania projektu i informowałem, że nie ma na tych materiałach, które mamy, wjazdu do tego. I żeby ktoś zainteresował się i złożył wniosek do ZIKIT-u o jakby pozwolenie wykonania takiego wjazdu, bo jest to na dziko. I wtedy pani przyjęła to do wiadomości i przynajmniej trzy razy pytałem ZIKIT-cie, czy ktoś się w tym temacie kontaktował z ZIKIT-em. Nie. I zapytałem się, co dalej. Robimy swoje, czyli nie ma oficjalnie wjazdu. Dzisiaj pan do mnie zadzwonił, który powiedział, że on pierwszy raz słyszy, że to coś takiego się robi i w ogóle no, nie był poinformowany. Mówię, no zaraz, no, nie musiał pan być poinformowany, bo formalnie tam nie ma wjazdu, czy nie ma tematu. A jeżeli pan przez jakiś czas korzysta w taki sposób, w jaki pan korzystał, no jest to pewnego rodzaju rzecz, które się dzieją na terenie miasta, ale porządkowanie czy tworzenie nowej infrastruktury nie może takiej samowoli, że tak powiem, legalizować. Jeżeli pan chce teraz, na tym etapie, i to powiedziałem
przy zarządzie, bo był telefon przed zarządem, ingerować tutaj w tą sprawę, to termin jest tak krótki, bo do 10 grudnia mają wykonać, zakończyć tą pracę, jak również opracowanie dokumentacji jest moim zdaniem niemożliwe na tym etapie, ale ja nie jestem osobą, która to chce blokować, że tak powiedziałem publicznie. Nie chcę blokować czegoś takiego, ale z drugiej strony przez kilka miesięcy nikt z Pana strony nie wywiązywał się z czegoś takiego, nawet żeby zadzwonić, zapytać się, co w tym temacie się dzieje. Pan będzie dzwonił po dyrekcji, po wszystkich tam osobach kompetentnych w ZIKIT-cie. Jaki będzie efekt tego? Myślę, że się dowiemy, bo ta informacja do nas tutaj trafi. Ale to nie jest tak, że tam był jakikolwiek wjazd. To była nielegalna rzecz, nie było tego. Pan mówi, że uzgadniał, nie wiem. Jeżeli uzgadniał, powinien mieć na to dokumentację, prawda? Oczywiście. Czyli nie ma tutaj tematu. Mieliśmy podobnie ze spółdzielnią mieszkaniową Jutrzenka temat, kiedy z dnia na dzień, co prawda, temat został rozkopany, czyli tam, gdzie spółdzielnia wjeżdżała na osiedle Kazimierzowskie, prawda, za blok 30, wjeżdżała przez 20 lat nawet. Nie było tematu, aczkolwiek przy remoncie ścieżki rowerowej projekt nie przewidywał tam czegoś takiego. I co? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Razem ze spółdzielnią wykonaliśmy porządny parking z drogą dojazdową do obiektów handlowych spółdzielni i wydaje mi się, że jest wszystko ok, ale trzeba było to zrobić w sposób formalny. Ja wiem, to znaczy teraz. Nie, ja myślę, że jest umowa podpisana z wykonawcą. Inaczej, oni tam do jakiegoś momentu zwlekają, ale robią inne rzeczy, które nie blokują. Tylko do pewnego momentu. Wydaje mi się, że ten moment, jeżeli później ktoś będzie chciał usprawiedliwiać się, prawda, tym, że zostały roboty przesunięte, to ja mogę być przeciwny, bo to nie jest powód teraz w tym momencie, bo mamy pieniądze, które są do zrealizowania w tym roku, to jest kwota 1 400 000 zł. Jeżeli tutaj zostaną pewne przesunięcia, znowu te pieniądze nie zostaną w tym roku wydane, znowu będzie trzeba szukać w roku 2014, gdzie i tak, jeżeli Państwo wiedzą, zakres opracowania dokumentacji obejmował 3 zatoki parkingowe oraz budowa 4 zatok autobusowych oraz korekta 1. To my musimy już szukać pieniędzy na przyszły rok, a co dopiero jeszcze wracać się do roku 2013. Ja powiem, nie będę żadnych sabotażowych rzeczy robił związanych z tym, że będę komuś przeszkadzał, aczkolwiek na tym etapie jest to będzie bardzo, bardzo trudne. Proszę bardzo. To znaczy, bo ja właśnie jeszcze do tego Panie Przewodniczący chciałem powiedzieć, bo jak kiedyś starałem się, że złożyłem taki wniosek, żeby zrobić ten tak zwany przedep, mówię, to nie jest moje słowo, nie to z tego, że tak powiem, może i zła, ale to nie jest moje, bo to jest... Mówię, że fachowo określony przedep. Otóż to, starałem się, żeby był pod moim blokiem coś takiego, prawda? To Pan Przewodniczący powiedział, że nie będzie takiej tak zwanej samoworki, że ktoś sobie tam gdzieś chodzi i tak dalej, skraca drogę, nie będziemy tego legalizować. Panie Przewodniczący. No więc chciałem zapytać, czy tutaj będziemy legalizować tam, gdzie... Nie chcę, żeby Pan Stanisław się na mnie obraził, ale pod szkołą 86 będziemy legalizować, a tam, gdzie ja złożyłem wniosek, to nie będziemy legalizować, tylko o to mi chodzi, prawda? Bo ja nie jestem przeciwny temu wjazdowi, też nie jestem, Panie Przewodniczący. Ale traktujmy wszystkie wnioski jednakowo. Tyle, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, Pan Radny. Ja. Chciałbym odczytać wniosek Grupy Radnych. Na podstawie paragrafu 20 punkt 1 Statutu Rady Dzielnicy 16 Pińczyce Grupa Radnych składa wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy 16 Miasta Krakowa Sławomira Góry. Uzasadnienie. 23 października 2013 roku przewodniczący Rady Zarządu Dzielnicy 16 Pińczyce Sławomir Góra został uznany za winnego i skazany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Wydział 8 Karny za zniesławienie mieszkanki dzielnicy w czasie sesji Rady. To jest wyrok w pierwszej instancji, ale uważamy, że radny skazany sądownie, choćby w zawieszeniu lub warunkowo, nie powinien pełnić funkcji przewodniczącego Rady Zarządu. Bo przewodniczący jest funkcjonariuszem publicznym i reprezentuje dzielnicę na zewnątrz. Przewodniczący Sławomir Góra powiedział, że będzie się odwoływał od tego wyroku skazującego. Jeśli zostanie uniewinniony, to będzie mógł wrócić na swoje stanowisko. Tu następują podpisy radnych, do których jeszcze można się dołączyć. I będę prosił o potwierdzenie złożenia przez dziennik podawczy. Tutaj jeszcze dodałbym taką smutną
wiadomość o tym, co się stało z panią Zofią Rozkuszko. Otóż w dniu 29 października nad ranem grupa funkcjonariuszy policji wdarła się do jej mieszkania. Dali jej 10 minut czasu na ubranie się i wyprowadzili ją. Najpierw nie powiadomili, na jakiej podstawie działają, gdzie ją wiozą. Najpierw zawieźli ją do zakładu, do szpitala psychiatrycznego imienia Babińskiego. Tam lekarz dyżurny odmówił przyjęcia jej na oddział, twierdząc, że jest zdrowa. Znowuż ten konwój wrócił na teren Nowej Huty i tutaj została przyjęta na oddział psychiatryczny szpitala Rydygiera, gdzie przebywa do tej pory. Nie miała telefonu, pieniędzy, nikogo nie mogła zawiadomić, nawet rodziny. Dowiedziałem się o tym kilka dni temu. Odwiedziłem ją w szpitalu. No, z trudem mogłem ją rozpoznać. Tak, jest zmieniona. To tylko tyle. Dziękuję. Okej. Ja może się odniosę do tego, co tutaj pan radny. Przepraszam, czy pan radny na podstawie czego to sformułował? Na podstawie jakiego wyroku? Paragraf. Ale jakiego, przepraszam, jakiego wyroku? Że wyrok karny i że jestem skazany? Nie, uznali za winnego i skazany przez sąd. Ma pan, przepraszam, na jakiej podstawie to pan? Pan przewodniczący powiedział to do mnie. To jest podstawa, że ja powiedziałem? Tak. A co powiedziałem? To powiedział pan, że został pan skazany i dostał pan zawieszenie. Się pan wyrok. Nie powiedział pan, jaki wyrok pan dostał. Przepraszam, dostał pan zawieszenie. To pomówienie. Nie, no pan tak. To jak można na podstawie, czy miał pan dokumenty na to? Nie miał. Ale pan powiedział, że pan ja przepraszam bardzo. Przepraszam, co powiedziałem? Dobrze, to inaczej. Przepraszam, bo albo się będziemy obrażać. Panie przewodniczący, to inaczej. No to bardzo proszę się obrażać. Proszę w takim razie, bo zadam pytanie. Panie przewodniczący, czy został pan skazany w sądzie karnym, w dziale 8 karnym, został pan skazany, proszę pana, 23 października? To uwaga, przepraszam, no właśnie, chciałbym pokazać. No ale oczywiście, no proszę, ale proszę przeczytać, żeby nie było tak, że ja... No właśnie, no to najmniej wyjaśnię. No, ale zanim pan podjął działanie, zanim pan wyjaśnia. Ja? Tak, no bo wniosek jest. Grupy rady. Czy byście mnie skazali już, a jeszcze nie było, że tak by... Przepraszam, czy jest? To proszę przeczytać. Czy jest to wyrok w imieniu Rzeczpospolitej? Tak. Prawda? Mhm. Nazwisko się zgadza? Mhm. Zakres się też zgadza? Mhm. No. Tak, jest napisane tak. Punkt pierwszy. Na mocy artykułu 66 paragrafu kodeksu karnego i artykułu 66 kodeksu karnego warunkowo umarza postępowanie karne prowadzone przeciwko oskarżonemu Sławomirowi Górze o czyn polegający na tym, że w dniu 30 i tak dalej około w Krakowie zarząd podczas otwartych pomówił Zofię o mówieniu nieprawdy i tak dalej. Dobrze. A ja przepraszam, jedno pytanie. No czy jeżeli jest warunkowo umorzone postępowanie, od którego ja się tak odwołuję. Czy to jest wyrok skazujący? Tak. Tak, panie przewodniczący. Tak, panie przewodniczący. Proszę bardzo. To jest wyrok skazujący. I tak. w tym momencie, czy ten wyrok jest prawomocny? Proszę pana, wyrok nie jest prawomocny. Tu nikt nie napisał, że jest prawomocny. Wyrok jest nieprawomocny. Czy tutaj jest, przepraszam, czy tutaj w tym momencie, na podstawie tego, co pan tutaj przeczytał, tak. Jeżeli jest postępowanie, umarza się postępowanie karne, warunkowo, co prawda, ale umarza się postępowanie, z którego, że tak powiem, no, jaki jest tutaj wyrok? Przepraszam, bo ja nie rozumiem. Proszę pana, to teraz, nigdy się z tym nie spotkałem, ale... To teraz ja muszę powiedzieć, proszę pan, próbuję pan, wprowadzić, pan przewodniczący próbuje państwa wprowadzić w błąd. Proszę państwa, pozwolę sobie odczytać komentarz do warunkowego umorzenia. Proszę bardzo. Zarówno umorzenie, jak i warunkowe umorzenie postępowania karnego są sposobami jego zakończenia. Obecnie tylko sąd jest władny postępowanie warunkowo umorzyć, bowiem taka forma zakończenia postępowania jest stwierdzeniem winy, a osoba jest stwierdzeniem winy, warunkowe umorzenie, a osoba, wobec której prokurator skierował wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, uważana jest za oskarżonego. Jeżeli chodzi o umorzenie, czyli niewarunkowe umorzenie postępowania, to decyzja taka może podjąć zarówno sąd, jak i prokurator. Inne są również przesłanki umorzenia i umorzenia warunkowego.
I teraz warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie wobec oskarżonego, jeżeli oskarżonego, czyli pana, panie przewodniczący, jeżeli, tylko w takim przypadku, wina i społeczna szkodliwość zaprzeczonego czynu nie są znaczne. Drugie, czyn zagrożony jest karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności. 3 lat pozbawienia wolności. Trzecie, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości. Okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, panie przewodniczący. Następne, postawa i dotychczasowa niekaralność za przestępstwo umyślne, warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, iż będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełnił przestępstwa. Mamy to więc do czynienia z sytuacją, w której sąd stwierdza winę oskarżonego, jednak nie wymierza mu kary. Winę stwierdza, jednak nie wymierza mu kary. Lecz postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat. Dziękuję bardzo. Czyli wina panu została udowodniona, proszę pana. Oskarżony czy skazany? Jest skazany. Nie. Ale nie, tam czy to pan oskarżony. Oskarżony czy skazany? Czy mogę? No to co skazany? Czy mogę? A gdzie to prawda? Nie, 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 ja teraz mam, ja dziękuję, dziękuję za wykładnię prawną. Ja tutaj, dobrze, pan Adamek. Dobrze. Mam dwa pytania. Pierwsze, skąd pan to ma, panie Buczkowski? O, z internetu. A drugie, czy jak pan czytał, czy przeczytał pan choćby raz słowo skazany? Czy tylko oskarżony? Bo wie pan, jaka jest różnica między skazanym a oskarżonym? Taka cywilna powódka. Nie, inna. Znaczy, na tej samej zasadzie. Ale to, zaraz, pan Adamek zadał pytanie. Jest wyraźnie normalnie, ale powód. Mamy to więc do czynienia z sytuacją, w której sąd stwierdza winę oskarżonego, jednak nie wymierza mu kary. Lecz postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone na okres próby. I tak dalej. W okresie próby sąd może nałożyć na sprawcę różne obowiązki. Na przykład. Panie Buczkowski, ale pan już to czytał. Nie, jeszcze tego nie. Jeszcze tego nie. Tylko jeszcze nie. Nie, jeszcze tego nie. To proszę czytać do końca, bo ja zadam panu pytanie znowu, to pan jeszcze... Na przykład oddać go pod... Dobra, na przykład oddać go pod dozór kuratora, czy chcielibyśmy przewodniczącym pod dozorem kuratora, czy osoby godnej zaufania, czy chcemy, żeby przewodniczący nasz był pod... Jeśli by ktoś go oddał, orzec środki, świadczenie pieniężne, czy też zakaz, to akurat zakaz prowadzenia pojazdu, to pewnie dotyczy do kierowcy, czyli do wypadku drogowego. A zatem, proszę państwa, jest skazanym. Jest się skazanym, proszę państwa. Jest się skazany, bo to jest wyrok wskazujący. Czy to już? Tyle, proszę. Mogę? Mhm. Proszę. Pani Jarosz, czy mogę na chwilę dostać ten pański wniosek do ręki? Proszę, proszę. Dziękuję. Tutaj w tym wniosku, w uzasadnieniu jest napisane, że pan został uznany za winnego i skazany. Tak. Skazany. Tak, uznany za winnego. Jeszcze raz teraz pytam pana, panie Buczkowski. Czy tam pan przeczytał, że pan czytał o oskarżonym czy o skazanym? Jeszcze raz panu. Jest tam słowo skazany. Jeszcze raz powiem, proszę pana, proszę się nie czepiać, to jest socjotechnika, jakby powiedział radny Szczurek. Ale nie, nie, nie. Więc jeszcze niech raz mi pan odpowie, to jest proste pytanie. Panie Buczkowski, to jest proste pytanie. Proste proszę pytanie. Odpowiedzieć. Proszę pokazać jeszcze raz. Ale panie Buczkowski, odpowie mi pan czy nie? Proszę pana, już mówię. Jeszcze raz powtarzam, jest napisane. Ale proste pytanie, czy tam jest napisane skazany czy oskarżony? Tutaj u mnie? Tak. Tu nie ma u mnie napisane. Dziękuję. No, tutaj u mnie nie ma skazany. Ale co to ma do rzeczy? Dziękuję. Ale proszę państwa, co to ma ja do rzeczy? Ja rozumiem, co to ma do rzeczy. Jeszcze raz powtórzę, tylko panie przewodniczący, sekundę. Pan powtórzył. Ale warunkowe umorzenie może być wtedy, proszę państwa, kiedy okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości. Proszę bardzo, przeczytaj sobie tutaj, panie radny. No, nie ma możliwości w innej sytuacji. Proszę przeczytać, bo pan... Czyta na głos, to może no, pan no przeczyta. No jest, proszę, każdy widzi. Ale pan to też widział, ale pan czyta. To niech pan czyta dalej. Na głos. Dlaczego pan nie czyta na głos? Może panie radny, bo wie pan co, jak pan zaczyna, no, pan to czyta i ja mam swoją kartę. To dlaczego pan poprzednie czyta? Pan ze swojej kartki, no dlaczego mam czytać? No bo nie wiem, dlaczego pan zaczął czytać, już pan wszystko przeczytał. Jak pan już zaczął czytać? Przepraszam, okej. Okay. Ale czy to jest jasne? Ja osobiście uważam tak. Szanowni Państwo, i to takie moje oświadczenie dla Państwa, które moim zdaniem trochę mi też może ulży na sercu ze względu na to, że sprawa, o którą zostałem pomówiony, tutaj nie będziemy czytać 19 stron uzasadnienia, gdzie to, co powiedziałem, było uzasadnione, forma, jaką użyłem, oczywiście to jest moje zdanie,
nie była formą, która by kogokolwiek miała na celu obrazić, poniżyć. Wielokrotnie byłem przez tą osobę również też poniżany, aczkolwiek uważałem, że to nie tędy droga, żebyśmy się tutaj spierali. Cały ten wyrok, za przeproszenie, nie wyrok, tylko cała ta sprawa to moim zdaniem jakaś farsa. Na pewno do apelacji, do czwartego mam możliwość napisania apelacji. Pan mój prawnik pisze i to zrobimy. To, co pan powiedział, pan radny Jarosz, że pani Rozkuszka została zabrana do szpitala, nie miałem z tym nic wspólnego. Nic wspólnego. Sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś mi próbuje udowodnić, że moje zachowanie tutaj, na tej sali było naganne i ten wyrok, który tutaj jest, gdzie tutaj część radnych uważa, że jest to powód do tego, żebym rezygnował. Bardzo mi przykro, że nie macie mocniejszych argumentów do tego, żeby mnie odwołać, bo zawsze można przewodniczącego odwołać. Zbiera się po prostu argumenty do tego, żeby odwołać przewodniczącego i nie z takiej przyczyny, bo taką przyczynę uważam jako brak rzetelnych argumentów do tego, żeby mnie odwołać. Ja nie jestem osobą, która się trzyma tutaj dzięki temu, że ślepa lojalność i tak dalej, bo mnie się ocenia i mój zarząd po tym, jak pracuje. Jeżeli absolutorium, które zostało udzielone zarządowi, proszę mi przypomnieć, czy było jednogłośnie? Nie chcę teraz, bo mogę nie pamiętać, ale każdy wie, jak głosował za absolutorium. Chyba 90%, że było jednogłośnie. To świadczy o tym, że zarząd pracuje dobrze. A jeżeli ten argument panu przeszkadza ze względu na to, że łamie te jakieś przepisy prawne, które są zapisane i bardzo dobrze, że są zapisane, bo powinni ludzie, którzy pracują w samorządzie, być niekarani, powinni być kryształowo czyści, nie powinno się im zarzucać żadnych rzeczy związanych z jakimiś tam przestępstwami i tak dalej. Tu się zgadzamy, mam nadzieję, że takie same mamy oczekiwania od radnych, żeby byli osobami nieskazitelnymi. Aczkolwiek znając sytuację, znając słowa nawet, dziwi mnie pana konsekwencja, która nie, moim zdaniem nie prowadzi do tego, żeby naprawiać jakieś błędy, bo tutaj się coś złego dzieje, tylko żeby odwołać przewodniczącego z sensu tylko i wyłącznie po to, żeby to zrobić. Nie po to, żeby było w Radzie lepiej, bo mam takie wrażenie, że jeżeli mnie nie będzie, ja wcale nie mówię, że jestem jedyną osobą, która tak będzie mogła sprawować ten urząd, ale rozumiem, że absolutorium dane zarządowi świadczy o tym, że pracuje dobrze. Tak to czytałem. I tak to traktuję. Adwokat, rozumiem, bo tutaj pan radny, nie radny, tylko gość też chciał zabrać. Oczywiście jesteśmy tutaj, ja już mówiłem, politykami szczebla lokalnego, jesteśmy samorządowcami. Przepraszam, ja jestem samorządowcą. Nie samorządowcami, no to jasne. Okay. I teraz, ale popierany pan jest przez partię polityczną, która jest nazwa PO. A teraz, proszę państwa, i dlatego, no nie, no haha, no nie. Ale proszę do meritum, no, proszę. Pan się śmieje, no bo pan dziwnie tak jak to zaczyna. Nie jest pan popierany, to proszę pan, nie jestem i się brzydzę tej informacji. Nie mogę tak powiedzieć, bo bym pan kłamał. Otóż to, więc właśnie. A ja nie kłamię. No uśmiecha się pan jak... To mi wolno. Proszę państwa, więc ja chciałbym tylko, panie przewodniczący, wrócić do tej sytuacji na chwilę, jak doszło do tego przestępstwa. Pani Rozkuszka, bo o niej tu mowa, chciała zadać pytanie, zdaje się, policjantowi. Pan powiedział, że nie udziela jej pan odpowiedzi, bo to było nagrane, prawda? Tak, to bo jeśli źle mówię, to proszę mnie poprawić. I pan powiedział, że nie. I w końcu pan powiedział, że czasem mówi pani nieprawdę. Tak pan powiedział? Oczywiście. Czasem. Powiedział pan to publicznie, tak, że czasem mówi nieprawdę. Czyli podważył pan autorytet tej kobiety, a kiedy ona się zapytała, panie przewodniczący, skoro pan tak mówi, że czasem nie kłamie, podważył pan autorytet, to nie pan powie publicznie, kiedy ja kłamie. I wtedy, gdyby pan powiedział, panie Rozkuszka, bo powiedziała pani na mnie to i to i to, a pan powiedział, nie, wytłumaczę pani to po sesji. Ona się rozpłakała, proszę pana, i wyszła. I to i na tym polegał, że na tym polegało to pomówienie, zniesławienie, na tym to polegało, ponieważ należało od razu powiedzieć, proszę panią, wtedy mówili, nie byłoby tematu dzisiaj, dziękuję, prawda? No i ja przyjąłem to do wiadomości, powiedział pan, dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Piotrek. Przepraszam, pan Grzyb najpierw, a później pan Piotrek. Ja tylko chciałem zapytać, jeżeli już pan wyczerpał swój, panie radny Kruszkowski, jakby temat tutaj w tym względzie, to chciałem zapytać, czy coś pan by chciał sprostować jeszcze z tych dzisiejszych wypowiedzi? Nie wiem, no to niech widno, no może chciałbym coś sprostować, to niech pan mi powie co, no to jeśli proszę pana, ja nie wiem, no to może chcę coś sprostować, ale co, no to proszę mi powiedzieć, to sprostuję. Niech mi pan powie, ja nie wiem, no w tej chwili nie pamiętam, co miałem sprostować. Jeśli coś powiedziałem nieprawdziwie, to oczywiście chętnie to sprostuję, to proszę mi umożliwić. Proszę powiedzieć, co powiedziałem nieprawdziwie, wtedy sprostuję, oczywiście jak najbardziej. Ale ja nie wiem, bo nie wiem, czy się, bo być może się pomyliłem, być może się przy czymś... Nie przypomina sobie pan takie rzeczy, za które pan by musiał przepraszać. Jeszcze raz powiem. Jeśli ktoś się poczuł urażony, przepraszam. Bo jeszcze raz powtarzam, proszę państwa, nie rolą jest moją, żeby kogoś obrażać.
Ja nie chcę nikogo obrażać. Okay. I nie chcę pana obrażać, ale jeśli chodzi panu o to, że kiedy się to pojawiło, to powtarzam jeszcze raz. Dzisiaj z panem Janem żeśmy patrzyli. Nie, nie, nie było. W tym temacie? Tak, to jeszcze raz powtarzam, proszę pana, dziś patrzyłem u mnie w internecie. Ja mówię w temacie przewodniczącego. A, nie, no to jeszcze raz. Natomiast panie przewodniczący, wracając do pana przewodniczącego, to zapytał pan, skąd to wiem, że został pan skazany. Ja powiedziałem, że pan to. Że pan mi to powiedział, pan powiedział, że nieprawda, a teraz pan pokazał wyrok. No to ja. Czy miałem wtedy odpis? Nie miałem. I dlatego ja zanim coś powiem. Ale powiedział pan to. Ale co powiedziałem? Że został pan skazany. Ale zaprzecza pan temu, że powiedział, że pan to. Nie, oczywiście. Tylko że ja nie bardzo rozumiałem, jak to można być zawieszonym, że tak powiem, na rok, nie mając jakiegoś wyroku. Nie rozumiałem samej tej sentencji, bo do tej pory tego nie rozumiem. Jasne, ale chodzi o to, a panu powiedziałem. Ale to, że ktoś powiedział, pan jest rozsądnym człowiekiem, pan przecież nie buduje swojej opinii na plotkach albo na rzeczach. Proszę pana, ale ja pana traktuję poważnie. Naprawdę? Oczywiście. I trzymam pana za słowo. Nie, pan nie traktuje. Przewodniczący rady i zarządu mówi, że został skazany, to ja przyjmuję, że został pan. Wszystkie pan rzeczy tak przyjmuje? Staram się. Dziękuję. Pan Piotrek. Proszę państwa, dzisiaj generał się podał do dymisji, bo mu też tam zarzucono. Spisu poseł też się podał do dymisji, bo mu coś zarzucono. Nie było sprawy. Z Platformy dwóch chyba się ministrów podało, bo im coś zarzucono. Nie było sprawy. Nie skazano. Pan się tak pyta. I uważacie, że to wszystko w porządku. To jest po prostu... I Rada Miasta, i w parlamencie, i w rządzie, wszędzie jest taka sytuacja, że, no, że po prostu jest korupcja, jest bezprawie, jest kłamstwo. Ten system nie działa, wszyscy są zadowoleni. I ja tu nikogo nie osądzam prywatnie. Ja nie jestem od tego, żeby kogoś osądzać. To już jest tam u góry Pan Bóg. Ale uważam, że jak ktoś funkcję publiczną spełnia, no to nie jest panie Adamek znane, czy to jest skazany, czy nie skazany. Wyrok zapadł. Wyrok zapadł, a ofiara jest w Rydgiera. I dostaje takie psychotropy, że będzie martwym trupem. I zobaczymy, kto się będzie śmiał. Pan już się raz śmiał. I proszę państwa, zobaczymy. No jak się pan śmieje, cieszy, ale myślicie, że mi zaszkodzi. To też pan zachowanie pana Adama. To ja mam prośbę, żeby pan konkluzję jakoś... Ale ja bym prosił, żeby się... Ale ja jestem od tego, Jak ja się wypowiadam, ale mnie obraża ten pan. Ciągle. Proszę, bardzo bym prosił, żeby pan razy to zrobił. Okay. Więc ja... Ale nie rozumiem. Ja zmierzam do konkluzji, tak, proszę pana, że ja myślę, że to nie jest kwestia tu tego pana, czy tego. To jest kwestia, co się tu dzieje na tej Radzie przez kilka lat. Pan mój jest bardzo zadowolony, państwo jesteście zadowoleni. Ja ciekawe, jak wasi wyborcy się ustosunkują do tego, co tu się dzieje i zostanie im wkrótce to przekazane. I ja myślę, że i panie Grzybnie się pan też tak nie zachowuje, jak oni się ustosunkują i jak oni po prostu będą opinie ich. Bo to nieważne, jak wy się cieszycie, jak się śmiejecie, jak jesteście siebie zadowoleni, tylko ważne jest, jak mieszkańcy Rady Dzielnicy, jeżeli się dowiedzą o tych wszystkich faktach, które tu się dzieją, jak obrażacie moją osobę, jak panią Rozkuszkę i inne osoby, które tu przychodzą, i jak tutaj postępujecie i liczycie się z opinią mieszkańców. Ciekawe, jak mieszkańcy, jaką wyrażą opinię. Bo ja już mam pewną próbkę, jak tu stałem przed tym budynkiem prawie 3 godziny i przychodzili mieszkańcy i powiedzieli mi, co tu myślą o Radzie Dzielnicy. Prawie wszyscy oprócz jednostek. Więc prosiłbym wam, żebyście się jednak bardziej do swoich wyborców skierowali i wzięli pod uwagę ich opinię, bo ja już mam próbkę, jak tu stałem 3 godziny. Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że tutaj ja tylko powiem jedno zdanie, że wyborcom trzeba służyć i wydaje mi się, że zawsze się ocenia kogoś nie po to, czy się uśmiecha, czy się nie uśmiecha, bo to może pewnego rodzaju wygląd twarzy, a w każdym bądź razie po tych owocach się poznaje, prawda? Czyli nas można ocenić po tym, co Rada zrobiła dla mieszkańców i wydaje mi się, że ludzie przez 3 godziny Pana tutaj stania przed Radą, nie wiem, czy Pan coś konkretnego powiedział do tych ludzi, albo zapytał się o jakąś konkretną rzecz, prowadząc taką salę, czy na przykład poprawiły się warunki z 16, jest chodnik za przeproszeniem naprawiony, czy jednak coś się zmieniło przez okres 4 lat, bo takie pytania są konstruktywne. I wydaje mi się, jeżeli się źle zada pytania, to można przeciwne odpowiedzi uzyskać. Ale ja nie będę powtarzał tego, co mówili. Nie będę powtarzał na razie dzielnicy tego, co mówili, bo to... Okej, ale nie myślę, że... Nie mogę tego powtórzyć, bo to są takie nie słowa, że nie mogę tego powtórzyć. Ale mam wrażenie, że ludzie aktywni, którym zależy na samorządzie, to nie jest 100%. Część ludzi jest obojętnych, po prostu. Miał Pan to szczęście spotkać akurat tych obojętnych, albo nie wiem, jakie pytania Pan im zadawał, że dostawał Pan takie odpowiedzi. Nas zweryfikują, tak jak Pan powiedział, wyborcy i wtedy staniemy, przynajmniej ja mówię o sobie, stanę naprzeciwko takich wyborców i będę mógł z nimi porozmawiać konkretnie, czego nie zrobiłem, co zrobiłem, się będę tłumaczył. Ale już zweryfikowani wyborcy poprzednich wyborach. Dobrze. Pan uważa, że to wszystko, że dostaliście kilka procent. Przepraszam, czy ja Panu udzieliłem głosu? Przepraszam. Bądźmy, szanujmy się, tutaj Pan radny chciał... Zweryfikowały Was wyborcy. Zweryfikowali Was. Podczas wyborów ostatnich. Oczywiście, zgadzam się tu z Panem Przewodniczącym. I Panie Przewodniczący, jak sam Pan przywołał tutaj Panią Małgosię naszą, żeby powiedziała, jak głosowaliśmy za absolutorium, prawda? Proszę Pana, ja nigdy nie powiedziałem, że nic nie robimy. Mało tego, wręcz chwaliłem. Czy nie tak było? Czy nie pisze na swojej stronie schwale i tak dalej? To nie w tym rzecz, proszę Pana. Ale ja wiem, co Pan pisze, bo czasem czy... Świetnie, ale nie do tego mówię. Ale nie, to Pan już nie? To szkoda. Ja nigdy Pan nie czytam. A mówi Pan, że już nie. W każdym razie... Nie czytam. Ale nie czytam. Proszę bardzo. W każdym razie chodzi mi o to, że jeśli coś robimy, to jesteśmy chwaleni, my się sami chwalimy, prawda? Natomiast, proszę Pana, tutaj jest sprawa inna, no jednak wyrok zapadł. Wprawdzie nieprawomocny zgoda, no ale sama wyrok zapadł, wyrok, który, bo to nie jest umorzenie, Panie Przewodniczący, tylko to jest warunkowe umorzenie, a zatem wina tutaj nie budzi żadnych wątpliwości, czyli jakby do przestępstwa doszło, tylko nie został Pan ukarany. Rozumiem, nie został Pan, do przestępstwa doszło. I w takiej sytuacji nikt nie żąda, żeby Pan się podał do dymisji jako radny, bo gdyby Pan dostał, na przykład, zostałby Pan skazany na przykład jakimś wyrokiem, powiedzmy, zawieszony, to wtedy by Pan stracił mandat, ale... Tutaj nie mówimy, czy honorowo Pan się podda. Nie poczułam się. Otóż to on wychodził, właśnie poczuwa. Nie o to mi chodzi. I już ale Pan odpowiedział może raz. Do Pana Grzyba. Nie chciał mieć procesu. I mi Pan powie, jeśli coś źle powiedziałem, to ja to sprostuję. A jeśli Pan nie chce powiedzieć, to nie prostuję. Jeśli Pana obraziłem czy kogoś, to przepraszam. Bo nie chcę mieć procesu. Więc mówię, mogłem coś przyzwyczajony powiedzieć źle. Nie chcę mieć procesu, więc mówię, że może mówię, ale za to przepraszam. Jeśli się przyzwyczajony. Ale za przyszłe rzeczy. Ale za przyszłe. Czy ktoś jeszcze chciałby w oświadczeniach, w komunikatach? Pani Agnieszka Łoś, proszę raz. Nie czas. No chyba, że Pani chce. Chciałam, żeby w imieniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej podziękować za pieniądze na nowy serwer, który już działa i z którego biblioteka korzysta. Dziękujemy bardzo. Cieszymy się, że jednak czujemy się potrzebni tutaj w tym momencie, w tym środowisku, przynajmniej czytelni. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to zamykam obrady 39. sesji Rady Dzielnicy 16. Wieprzyce. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za miesiąc.